Moje wspomnienie Kino Warszawa Wrocław. No, byłam tu wielokrotnie, oglądałam mnóstwo filmów, ale przede wszystkim pamiętam premierę Pogranka w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego, gdzie zapomniano dowieść kopii. Wtedy kręciło się materiał na taśmie filmowej, ona była pakowana w puszki i część dojechała i pamiętam, że chyba była burza albo deszcz i był jakiś problem, żeby dowieść kopii, ale tak była wdzięczna publiczność premierowa, że cierpliwie chyba pół godzina była przerwa albo godzinna i cierpliwie czekano, aż te kopie zostaną dowiezione. No i mnóstwo, no. Kogel Mogel tutaj kręcony, to również wspomnienie tego kina i dużo pięknych, ciepłych lat.